Bartek, wielkie gratulacje, przepiękny mecz, wielkie zwycięstwo. Uhonorowaliście w najlepszy możliwy sposób urodziny miasta. Jak byś skomentował w kilku słowach to spotkanie? No na pewno pierwsza połowa była ciężka, bo tych sytuacji nie było za wiele. Też Wisła wyszła na prowadzenie i na pewno dobrze, że szybko odpowiedzieliśmy, bo zawsze to napędza zespół i to też podnosi, że tak powiem, morale, bo różnie by to mogło wyglądać. I myślę, że z każdą minutą tego meczu czuliśmy się coraz lepiej. Widać było, że Wisła słabnie, że robią się przestrzenie i że to nas napędza, tak? I mimo, że straciliśmy bramkę na 2-1, to potrafiliśmy odpowiedzieć i cały czas zagrażać, tak? I myślę, że już z każdą upływem czasu, pod koniec meczu stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji i fajnie, że udało nam się wygrać. I to jest ważne zwycięstwo po tym szczególnie ostatnim meczu, gdzie prowadziliśmy i roztrwoniliśmy przewagę, co prawda jednobramkową, ale wiemy, jak ta druga połowa wyglądała. To myślę, że chcieliśmy dzisiaj zapunktować. Te najbliższe 2 tygodnie będą w troszkę lepszych nastrojach i pracujemy dalej. No właśnie, dzisiaj udowodniliście, albo inaczej powiem, Przemek Wiśniewski po ostatnim meczu mówił, że w momentach kryzysowych, w momentach, kiedy tracicie bramkę, opuszczacie głowę, nie za bardzo wiecie, co z tym zrobić. Dzisiaj udowodniliście, że jest zupełnie inaczej i wręcz nie podnosicie głowy, a dźwigacie się ze zdwojoną siłą i strzelacie bramki. W ostatnim czasie coś wydarzyło się, że tak fajnie tą energię umiecie spożytkować? Ja myślę, że przede wszystkim my oglądamy te mecze też, które rozgrywamy. My staramy się wyciągać wnioski. Czasem to jest szybciej, czasem to trwa dłużej, ale na pewno chcemy się rozwijać, chcemy popełniać tych błędów mniej. Chcemy pokazywać to, co mamy dobre, a chować to, co mamy słabsze. Tak? I przed tym meczem przede wszystkim powiedzieliśmy sobie, że musimy zagrać agresywnie przez całe spotkanie. I myślę, że to się udało, tak? I myślę, że to się udało, bo nawiązaliśmy walkę. Myślę, że każdy wie, że Wisła Płock lubi grać też agresywnie, wysoko i nawiązaliśmy walkę, co spowodowało, że pod koniec meczu, kiedy oni opadli z sił, my mogliśmy zaatakować i wygrać to spotkanie. Dałeś dzisiaj świetną zmianę wejścia na boisko i bramka. No, stałeś się takim jokerem z prawdziwego zdarzenia. No tak, na pewno cieszę się, że pomogłem, cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę, bo ostatnio mocno chciałem, myślę, że nawet za mocno i to mi nawet nie wychodziło i myślę, że to fajna sprawa. Mam nadzieję, że tym jokerem stałem się jednorazowo, a nie na dłuższą metę, więc no tak, no same plusy, no różnie to mogło wyglądać, fajnie, że tak się skończyło, mamy 3 punkty, dopisujemy, gramy dalej. Przerwa na kadrę, więc odpoczywamy, a potem wracamy do ciężkiej pracy. Dokładnie.